Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Skie i dzisiaj mogę wam powiedzieć z całą pewnością, że uzależniłem się, naprawdę uzależniłem się moi drodzy. Nie mogę wytrzymać bez Rimworlda. Skończyliśmy live'a kilka godzin temu. Miał być dzisiaj grana jakaś inna gierka, miał być dzisiaj Death Stranding, ale no nie mogę, po prostu nie mogę. Gramy sobie kolejny raz w Rimworlda, robimy kolejnego live'a. Mam nadzieję, że wpadniecie na Twitcha, zobaczycie sobie live z Rimworlda i nie tylko, więc zapraszam was serdecznie, a tymczasem wczytujemy grę. Za chwilkę pokażę wam dwa nowe mody, które zainstalowałem. Mam nadzieję, że wam się spodobają i że delikatnie urozmaicą nam grę. Będzie nam się grało, mam nadzieję, przyjemniej. Dobra, wracamy do naszego... Właśnie, pierwsze mody. Pierwsze mody, które zainstalowaliśmy. Jest tych modów kilka, faktycznie zainstalowaliśmy. Będzie kamerka? Nie, nie będzie kamerki. Wiesz, nie będzie kamerki. Jest zbyt gorąco przy dwóch kamerach w pokoju komputerze. Ja mam w pokoju prawie 31 stopni, także nie wytrzymałbym niestety z kamerą. Jeżeli mogę jej unikać, to jak najbardziej unikam. Na live'ach jak najbardziej, znaczy na tym, na odcinkach jak najbardziej będzie. Baby shark, baby shark, baby shark. Zosia, ja wiem, że miał być Death Stranding, ale ja po prostu nie potrafię bez Rimworlda ostatnio. Za co zainstalowałem nowe mody, także teraz możecie zobaczyć siebie, patrz, zupełnie z bliska możemy zobaczyć, jak Dawid wygląda. Możemy zobaczyć na przykład, jak Janusz wygląda, jak Kaczka wygląda. Gdzie jest Zosia? Gdzie jest w ogóle Zosia? Gdzie jest w ogóle Zosia? A tu jest Zosia chyba, oni chyba razem jadą, tak mi się wydaje. Bo tu jest też Zosia chyba, w tym miejscu. A no widzisz, Hubercie, widzisz. Powiem ci... Patrz, tu jest Zosia. Teraz mamy w ogóle kamera plus nowego moda, który daje nam mega zbliżanie i mega oddalanie na całą, że tak powiem, mapę. Możemy to spokojnie sobie regulować. Spokojnie, jutro rano będzie ten. Jutro rano będzie Death Stranding. Myślę, że z samego rana około godziny 9 postaram się ogarnąć Death Strandinga. 2 godzinki około. Chyba, że jeszcze dzisiaj mi się uda. Obiecujesz? Na jutro rano tak, obiecuję. Na mały paluszek, nawet na ten trochę większy konar pod spodem. Tak, moi drodzy, ja po prostu ostatnio nie potrafię wytrzymać bez Rimworlda, więc myślę, że części z was się podoba. Mi się zarąbiście gra, więc myślę, że możemy kontynuować. A właśnie, drugi mod, który zainstalowaliśmy. Tylko ja nie wiem, gdzie on się będzie w ogóle... Gdzie on się będzie znajdował, ten mod. Planning Rimfeller Ripia. No niestety, Piotku, no ja próbowałem utrzymać wszystkich, no nie pykło mi. Zainstalowałem drugiego moda na właśnie podziemia, tylko ja nie mam. O jest, patrzcie, stairs down. Zobaczcie, możemy teraz zrobić sobie ogarnąć te dzieci. Tak, ogarnięte są dzieci. W sensie ogarnięte, w sensie to jest dziecko, patrzcie. To jest nasze dziecko. Mężczyzna, to już nie ta, mężczyzna ma 10 lat, ale to jest dziecko schronu i tak dalej, to są dzieci. Także one mają, patrzcie, mają misiaczka w ręku w ogóle. Patrzcie, mają misiaczka w ręku. I właśnie mamy tego drugiego moda, który daje nam podziemia. Jeszcze nie za bardzo wiem, w którym miejscu te podziemia chcielibyśmy zrobić, ale myślę, że zrobimy je w środku, gdzieś w tym miejscu myślę, że machniemy sobie podziemia. Jak się je robi? Dzieci jak się robi? Prawdopodobnie to nie jest tak, że oni tworzą nowe dziecko. Tylko, że po prostu możemy trafić na kolonistę, który jest poniżej tam 10 roku życia. Chyba bardziej o to chodzi, wiesz? Czytałem o tych modach i nie znalazłem moda konkretnego, który odpowiada za to, że oni mogą płodzić dzieci. Niestety, nie znalazłem tego. Śmiertelna choroba. Janusz? Czemu, Janusz, umierasz? Co ci, Janusz, jest? Lewy bark, ramię. Całe ciało. Utrata krwi ekstremalna? Co? Na prawo łóżko, karmienie Janusz, nie można wykonać dobi. Już... A, już jest ten, już jest, będzie leczony za chwilkę. Chcę być robotem. No spokojnie, będzie Janusz 2.0, Janusz V2 i spokojnie będziesz robotem, dobi. Nie, nie mogę dobić go. Znaczy, mógłbym dobić go oczywiście. Ale to... Zosia jest w pełni wyleczona. Bardzo fajnie. Dobrze, moi drodzy, w takim razie tak, musimy się ogarnąć. Zrobimy sobie na pewno to zejście na dół, bo bardzo jestem ciekaw właśnie tego zejścia na dół. Śmiertelna choroba. No tak mówię, nie chciałbym go stracić ogólnie, tego barana. Utrata krwi ekstremalna. Świadomość max. On chyba i tak zdechnie za chwilkę, powiem wam szczerze. Bo nie wiem, dlaczego on ma utratę krwi ekstremalną. Nie mam pojęcia, z jakiego powodu ma tą utratę krwi.
Arrays of the normal blood volume, minor blood loss has. Ja nie wiem, jak mam mu zrobić. Byłam chora? Tak, byłaś. Nie mam pojęcia, jak mam mu zrobić, żeby ta. Nie wiem od czego ogólnie. Bo on ma. Zobaczcie, child is growing. I nie wiem, dlaczego on chce umrzeć. Tego nie wiem. Spoko, Hubercie. Ogarniemy coś. Nie wiem, dlaczego on chce umrzeć, powiem wam szczerze, bo nie mogę go zoperować chyba w jakiś sposób. Eutanazja. Poprzez cięcie. O kurde, mogę go ten. Mogę go pociąć. Wytnij lewe płuco, uśpi. Nie wiem, dlaczego on się wykrwawia, powiem wam szczerze. Nie mam zielonego pojęcia, czym to jest spowodowane. Może dajmy mu self-tending, jakby coś w razie to niech się podnosi. Ten samobójca. Wytnij płuco. Nie, on na razie nie chciałbym ogólnie tego robić, tylko tak mówię, on prawdopodobnie sam zdechnie. On prawdopodobnie sam zdechnie, bo on ma, zobaczcie, ma utratę. A nie, spada mu, zobaczcie, spada mu. Czyli będzie żył raczej. Raczej będzie żył, patrzcie, spada mu to. Okej, okay. Czyli myślę, że. O, zobaczcie. Mamy to. Tylko teraz przenieść do, stwórz kopię. Jak mam przejść piętro niżej? Prawdopodobnie muszę kogoś tutaj wysłać chyba. Go down, okej, okay. Go down. Chodź Zosia, zobaczmy co jest ciekawego na dole. Oj, zacięło się wszystko. Wszystko stoi, naprawdę. Wszystko zupełnie stoi. Ej, wszystko... O, mamy to, patrzcie. Mamy podziemia. Spoko, no to Zosia możesz ogólnie iść go up. A my prawdopodobnie teraz będziemy mogli sobie zejść na piętro... Tak, już możemy zejść sobie na piętro niżej i możemy to sobie rozkopywać. Więc ja myślę, że powoli zlecimy sobie po prostu rozkopywanie, nie zatrzymać, tylko wydobądź i zrobimy sobie po prostu tunele na boki. Zobaczymy w ogóle, z czym to się je, bo ja nigdy tego moda nie stosowałem wcześniej, także po prostu nie wiem. Także jeszcze nie wiem. Tak mówię, z tymi dzieciakami mnie trochę zdziwiło, bo ja myślałem, że po prostu będzie w ten sposób robione, że po prostu oni będą mogli, że tak powiem, śpiąc razem i baraszkując, będą mogli machnąć dzieciaka. Ale to chyba tak nie działa do końca. Kopniaksy. Ale to musiałem na 11 poziom zejść, Januszu. Musiałem na 11 poziom zejść. W ogóle, Januszu, ostatnio widziałem, są nowe mody. Wyślę ci ten, na YouTubie. Znaczy nowy ten jest, nowy... Shadery nowe. Zobacz sobie, Janusz, te shadery, które ci wysłałem teraz na czacie. Jak one wyglądają kozacko. Szukam sobie na Go Nether. Spoko. Zobaczcie sobie te shadery. Bo dla mnie, o kurde, ogień. Wygląda kosmicznie. Tego Beosaya weźmiemy prawdopodobnie sobie, bo on chyba jesteśmy w stanie go zrekrutować prawdopodobnie. Czemu mu szansa na rekrutację rośnie? A to szansa na rekrutację, że mu rośnie. Okej, okay, bo on ma pewnie duży współczynnik tego. Dziurawy strój, mój przyjaciel nie żyje, sen w zimnie? Jak zimnie? To jest 14 stopni, to trochę zimno faktycznie. To w takim razie, moi drodzy, ja chyba w takim razie... W takim razie będę musiał chyba ogarnąć sobie ten dodatkowy piecyk chyba, tak mi się wydaje, wiecie? W ogóle może wyłączmy na razie ten klimatyzator. Nie wall light. To sobie wyłączmy. To też sobie wyłączmy na razie. Czemu się włączył w ogóle HUD z tym, z pięknością? Statystyki pomieszczeń, to jest to? O, to jest to, dobra. Wyłączyliśmy go. Mi starczy bez shaderów. A mi właśnie te shadery się podobają, tylko kurde, niestety one kosztują 30 chyba złotych ponad. Tam 4 dychy prawie kosztują te shadery. Ale wyglądają całkiem kozacko, nie? Czemu ty, Hubert, masz takie w ogóle zarąbiste zawsze pod ten? Zobaczcie w ogóle Huberta. To jest totalny... On w ogóle buja w obłokach non-stop. Zobaczcie go. On po prostu buja w obłokach i jego nic nie rusza. On pewnie mógłby spać ze zwłokami i tam kaczka go zaspokaja po prostu w całości. Zagrzeb. Pogrzeb ich wszystkich ogólnie. On poważnie mógłby spać chyba ze zwłokami i jego tam w ogóle totalnie nie rusza, to... O, ma to totalnie gdzieś. Dobra, właśnie, możemy rozmontować mechanoidy. Gdzie są nasze mechanoidy teraz ogólnie? Tu leżą. To może rozmontujmy tego mechanoida. Disassembly body on Android. Rozmontuj mechanoida i rób bez końca to. Weź mi zrób łóżko obok grobów.
Pewnie i tak musiałbyś zarobić sobie humor. To musiałbyś zrobić podwójne łóżko, żebyś tam miał z kaczką razem, wiesz, w tym miejscu. I na bank by się świetnie bawił na grobach. Tak mi się wydaje, wiesz? To się zniżej? Nie, nikt nie, aby mnie teraz nikt nie kopie. Jak to nasz Janus? Czekajcie, w ogóle tutaj trzeba ten... Janus. Ty w ogóle umierasz, czy będziesz żył, kolego? Nie, będziesz żył, okej. Okay. Spada mu to na szczęście. Na szczęście mu to spada. A tu jest w ogóle... Tu jest w ogóle zip. Czemu ty nie leżysz w łóżku? Kaczka. Co jest w kaczce? On ma pasożyty mięśniowe, okej, okay, dobra. Już pamiętam. Czemu tu jest tak zimno? Czekajcie, no bo wyłączyliśmy. Wszystko mamy wyłączone teoretycznie. Zróbmy inaczej. Odinstalujmy w ogóle to w cholerstwo. Odinstalujmy to w ogóle cholerstwo wszystkie, żeby nie zabierały nam... Nie powinny zabierać nam ciepła, aczkolwiek odinstalujmy to. Odinstalujmy to, bo tu jest tylko 9 stopni. Na dworzu jest minus 10, to się w sumie nie dziwię, że tam jest zimno. Tu jest... Ile tu jest 20 stopni? Patrzcie, mam pierwszy włosak. Mamy pierwszego włosaka, bardzo mnie to cieszy. Wyglądało ładnie. Kto ma opiekę nad Januszem? Wydaje mi się, że kaczka się opiekuje Januszem. Czasami też Janus się opiekuje sam sobą teraz. Bo dałem mu możliwość samoopieki, wiesz? Dobra. Teraz tak. O, Hubert sobie kopie. A co robi nasz mały Janus? Konsumuje dobry posiłek. I teraz tworzy małą rzeźbę. Okej, okay, no to ładnie. Zabija, nie ratujesz. No ale my go potrzebujemy, on jest kupa... O, zobaczcie, znowu się bawią. Skubańcy. Możemy większe zbliżenia teraz zrobić, może zajrzymy trochę niżej. Ale fajnie by było, gdyby ten... fajnie... Wyglądała, nie? Fajnie by było, gdyby właśnie kaczka mogła mieć dzieci, w sensie w jakiś sposób. Ale to chyba tak nie działa, nie ten. Chyba tak nie działa. Luksus, kochanek, dostałem trochę miłości. No Jezu, Jezu. Chyba skrzywdziłem najbardziej Huberta, jak tylko mogłem. Chyba bardziej się nie dało go skrzywdzić, ale spoko. To mi się udało. Dobrze, w ogóle, Hubert, skoro ty jesteś w ogóle takim dobrym w ogóle we wszystkim, zrób piwnicę gamingową. Spoko, tam stawimy telewizor jakiś. Bo chciałbym, żeby on to wykopał ogólnie wszystko, tak czy siak. Dokładnie, dokładnie, Zosiu. Nie muszą się zabezpieczać. W ogóle chcielibyśmy zrobić jakieś w ogóle... rewolwer mistrzowski, długi był. Podwójne łóżko zapienia mistrzowskie. Nie, nie chcemy takiej w ogóle misji. Te misje nam są zupełnie niepotrzebne w tym momencie, wiecie? My tutaj musimy w ogóle postarać się, żeby nasza brygada tutaj... Co to było? A, zaczęła się zima, okej. Okay. Zaczęła się zima. Mamy trochę włosaka diabelskiego, co mnie bardzo cieszy, ponieważ włosak diabelski, jeżeli chodzi o inspirację sztuką, Janus. On w ogóle ma straszne wahania, zauważyłem. Straszne wahania nastroju ma. On potrafi być albo załamany, bo krwawi. Nie wiem czemu krwawi, powiem ci szczerze. Lekko podpity? Gówniarz w wieku 9 lat już jest upity? Jak? Czy będziesz mieliśmy piwo jakieś? No w sumie jest jeszcze jedno piwo, jest, no dobra, niech im będzie akurat. Nie powinni pić ogólnie, moim zdaniem. Bo ja robiłem politykę narkotyków, żeby brak narkotyków jakikolwiek był. Ale piwo też im wyłączyłem, zobaczcie, wszystkim. A, bo ja temu gnojowi nie wyłączyłem tego. Ja temu mojemu gówniakowi tego nie wyłączyłem. I się uchlał. Przejdźcie, upił się, mała świnia. Klep go za alko. No nie mogę go zabić, nie mogę pobić go. Chciałbym, ale nie mogę. Kaczka wyczerpana. O, tam Hubert coś kopał chyba na dole. Ale zmienił zdanie. Bo on tu howling robi. Ale wiesz co, ogólnie rzecz biorąc, tragarzem nie musisz być na razie, wiesz? Ogólnie tragarzem nie musisz być. Wydaje mi się... Czy on to wnosił na dół? Czemu to wnosi na dół? Czemu on to wnosi? Przecież to nie ma żadnego tego. Czemu on tkaniny z włosaka diabelskiego pakuje na dół? Piętro niżej w sensie. Brak przestrzeni magazynowej. No to na dół trzeba było to pakować od razu? Przecież tutaj może być włosak równie dobrze, nie? Weź mi to, zabierz stąd.
100 batów kary. Jak to bez piwa? A w ogóle teraz ten, fajna promocja w Biedronce jest. Właśnie dzisiaj jedziemy do Biedronki. Jakieś tam zakupy później, jak już na przyjeździe z pracy. I w Biedronce w ogóle kupujesz 12 browarów i 12 masz za darmo podobno. Trzeba to sprawdzić. Także dzisiaj będzie pewnie pite. Pewnie jeden browarek na sen. Jadę. Trzeba mieć kartę Biedronki. Zaraz wracam. No tak widziałem na ulotce już na wysłami, wiesz? Że podobno kupujesz 12 browarów i 12 masz za friko. I tam jakieś desperatosy były, chyba karmi i tak dalej. Chyba lechy nawet, albo coś na stylu. Hubert. Go down. Hubert. Idź na dół. Dziękuję. Hubert. Upuść. Podnieś. Upuść. Aktywuj. Upuść tuter. Daj. Podnieś. Weź wszystko. Idź na piętro wyżej. Go up. Czy on ma tą tkaninę w sprzętach swoich? Ma tą tkaninę. Odłóż tą tkaninę. I teraz możemy ją zrobić hauling. Piotr, kup mi też. O, jak są lechy, to chyba serio jadę. Muszę zobaczyć sobie tą ulotkę, bo tak mówię, Justyna mi wysłała ogólnie i była taka opcja. I właśnie dzisiaj właśnie to sprawdzić też sobie, wiesz? Bo jak faktycznie są za friko praktycznie te browarki, pewnie też sobie wezmę je. Pewnie też sobie je wezmę. Kojące PSI, bardzo fajnie, wszyscy będą w ogóle mega szczęśliwi teraz. W ogóle Janusz jakoś dużo śpi, tak mi się wydaje. Janusz, 2-4, nie no, 6 godzin ma spania. Tak samo jak ten, jak Zosia. Okej, okay. Wstali, dobra. W ogóle jedzenia mam zatrważające ilości jedzenia. Wydaje mi się, że w przyszłym roku w ogóle nie będę sadził takiej ilości, tylko posadzimy coś zupełnie innego. Będziemy coś innego działać. A, no to widzisz, Hubert. W sumie taka promocja, to się nie dziwię, że wszystko wypili, nie? Wszystko zabrali, w sensie. Spanie z lespowych. Ja tam lubię spać. Co robisz? Tworzysz rzeźbę. Okej, działaj z tą rzeźbą. Bo ja w ogóle chciałbym cię, kolego, też do kopania. Bo ty jesteś w ogóle bardzo, bardzo zapalonym górnikiem, więc chciałbym, żebyś też to robił. Stwórz tą rzeźbę do końca. Mam nadzieję, że zrobisz masterworka. Gdzie ty teraz idziesz? Wydobyła piaskowiec. Dobra, to idź w ogóle kop to, faktycznie. Idź to kop, chłopie. Wykop to wszystko. W ogóle to trzeba z tym zabrać na pewno. Transportuj pilnie. Komponenty również trzeba pilnie stąd zabrać. Zobaczcie, mały górnik razem z tym. Mały górnik sobie z misiem chodzi. Gdzie on znowu idzie? Przynosi tu jak piaskowca. O Boże, jaki on jest wnerwiający. Weź mi z tym, nie łaź z tym. Najazd kolejny. Zobacz miejsce. W ogóle teraz mamy. W ogóle jak ta kamera teraz inaczej chodzi zupełnie. Mamy. Czekajcie sekundkę, bo ta kamera jest zbyt czuła teraz, to przesuwanie. Skala interfejsu, czułość przyciągania kamery. Jednostka maksymalna. Damy sobie na 100%. Nie wiem, czy to w ogóle tak działa w ten sposób, ale spoko. Bo tylko tu mamy najazd, z tej strony najazd, mamy tak, z tej strony mamy najazd. Tu jest dwóch ludzi, jest Android jeden. Więc może by się remotely controlled. Czy ktoś go steruje. I ten drugi ziomek. On jest dobry? Zwierzęce, intelektualne w sumie. Ksenofob, czyli potrzebuje części zamienne prawdopodobnie. Nie. Seem a little more than animals. Aha, czyli to są te, dobra, okej, okay, nieistotne. No ten też jest słaby raczej. Tak, Max, miała być inna gra, ale postanowiłem, że robimy Rimworlda. Lepiej mi się ostatnio w niego gra, także myślę, że Rimworld jest dobrą opcją. A raczej w ogóle nie powinni wejść do nas. Mam nadzieję, że ktoś nie zginie od razu. Albo zginie. A ty, kolego? Czemu mi to rozwalasz? Czemu nie potrafisz jak normalny człowiek wejść do środka? W ogóle gdzie jest pożar? Jaki ziomek jeszcze idzie w ogóle z boku? Jakaś laska idzie w ogóle gruba. Czemu on to rozwala, ja się pytam, z ciekawości oczywiście, nie? Śmierć wy... Co? Czemu węgielek umarł?
O nie, on jest w bazie? On się do bazy dostał. On się do bazy dostał i mi bazę mi rozwala. Widzieliście gnoja? Ja cię kręcę, jeszcze mi w ogóle tutaj Janusza ten zaatakował. Janusz, jesteś oszołomiony, czy będziesz żył? Oparzenie, oparzenie. Tolerancja alkoholu niska, wyrzut niezapalająca, prawa noga. Ale będziesz żył, czyli jesteś ogólnie niepotrzebny. To... W ogóle jakieś dziwne akcje tu się dzieją teraz. Jakieś mega dziwne akcje się dzieją, naprawdę. Powiem wam szczerze. Ten tu w ogóle, zobaczcie, ta tu w ogóle nam podpala coś. Ja w ogóle dziwię się, chyba muszę... Dobij. Chyba muszę faktycznie robić podwójne mury. Dobra, włazimy do niego. Nie ma sensu. I wypuść zwierzęta, jedziemy w niego. Może go nie zabiją. Albo jednak. Ani mi się wasz uciekać. Nie, ucieknie, bez sensu gonić nawet. Zosia, weź go uratuj. Bo on spłoni zaraz baran pewnie. Uratuj Janusza. Kurde, włosach mi płonie diabelski. Ej, w ogóle baza mi płonie! Kto to w ogóle jest? Czemu ona tu jest w ogóle? Zosia. Nie, kaczka. Uwięź. Brak miejsca dla więźniów. To już robimy miejsce dla więźniów. Ja w ogóle coś mi ominęło w ogóle. Coś mi widać. Ty zaś w Rimworlda grasz? Tak, bo lubię. Coś mi w ogóle tutaj ominęło, tak mega ominęło. I chyba muszę się faktycznie bardziej zabezpieczyć, bo... Bo coś tu mi się totalnie nie zgadza, wiecie? Tu mi w ogóle łóżko... Dixie w ogóle poparzony jest. I ja cię kręcę. Co tu się dzieje? Zosia, uwięź. Kaczka. Tutaj. Gaś pożary. Hubert, gaś pożar. To gaście te pożary wszyscy. Zosia, lecz go od razu. Zaraz umrze. Ona wszystko spłonie niestety. Najgorsze jeszcze chyba Dixie zaraz spłonie. Hubert, chodź tutaj szybko. Ktoś umarł. Flex umarła. No dobra, dobra, niech będzie. I dobrze, niech spłonie. No nie, no wolałbym... O, Dixie się obudził. Tylko taki lekko oparzenie, 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 oparzenie. Boże, kota mi spalili prawie. Tylko ja się w ogóle pytam, oni w ogóle jak mega... Ej, no poważnie, zaraz tam przecież wszystko spłonie tutaj. Dawaj mi na szybko większą prędkość. Stawaj, gówniaku mały. Gdzie oni idą w ogóle? Gasi pożar. Ale nie gaś tego pożaru, to jest w ogóle nieistotny element. Obszary... Usuń obszar domu. To jest teraz nieistotny element. Gaś to, co jest w środku, korku. Gaście wnętrze. Pies, kurde, umiera, a oni go... Jeszcze w ogóle Dixie go podnosi, żeby spłonął chyba bardziej, wiecie? Weźcie, gaście to. I poważnie muszę wziąć zaraz się za ten, za struktury obronne. Nie może być tak, że oni nam wchodzą w ogóle bokiem i my nawet nie wiemy o tym. No właśnie Węgielek umarł, no przykro mi z tego powodu, będę musiał go jakoś w jakiś sposób nowego tego. Zosia, gaś to, kurde, Zosia! Kolonia mi umiera, a ty, kurde, sobie idziesz na spacer. Przecież to trzeba zgasić wszystko. Tutaj Hubert tylko gasi w ogóle. I Hubert ogarnia to, widzę ładnie. Daje radę. Albo i nie. Gasi pożar, dobra, gaś to szybko. No musimy to zgasić wszystko, przecież to kurde się nie da tak. W ogóle jest taki mod, jest taki ten. No właśnie, mega gorąco tu jest, nie? Śmierć Husky? O nie! Ej, wszystko nam umiera. Śmierć Janusz?
Ej, chyba zakładam nową kolonię, wiecie? Bo chyba żeśmy lekko przegięli teraz. Chyba zakładam nową kolonię, wiecie? Naprawdę. Bo tutaj do środka nie wiem, znaczy tu jest 160 stopni. Tu jest 160 stopni. W takim razie, czekajcie, może umrą, zobaczymy, może umrą, może nie umrą. Zobaczymy. Śmierć Dixie. Nie, moi drodzy, uznajmy, że to jest w ogóle, że to jest w ogóle nie do ogarnięcia, znaczy to się da uratować jeszcze, oczywiście jeszcze. Car upadł, zaraz umrze. Car zostawiony w ogóle na ten. Zostawiony już gdzieś tam. Niestety, nasza kolonia... ugaszony pożar jest, tak? Ugaszony pożar, więc teoretycznie byśmy to przetrwali. Natomiast po takiej stracie nie jesteśmy w stanie już tego praktycznie podnieść teraz. Bo mamy mało kolonistów. Mamy dużo jedzenia, co prawda. Ogarnęlibyśmy się z dwoma osobami. Śmierć Janusz, śmierć Kaczka, śmierć Dixie, śmierć, choroba, zakażenie i to poważna, pewnie znając życie. Więc wydaje mi się, że, moi drodzy, w tym momencie ta kolonia umiera. Przechodzimy do nowej kolonii, także YouTube'owi dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało te 26 minut. I kolonia umarła, a was zapraszam za sekundkę na kolejną kolonię. Za chwilę założymy ją. I tyle.